Cześć, jestem Sylwia, jestem z firmy Specjalistki i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak w bezpieczny sposób wykonać w podejściu nożycowym awaryjne opuszczanie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście gdzieś w jakimś miejscu pracy, czy to budowa, czy jakiś obiekt zamknięty, no i podnieśliście się do góry, chcąc wykonywać swoje prace, no i okazuje się, że chcecie się opuścić na dół, niestety maszyna przestała funkcjonować. Już wiemy o tym, że nie możemy maszyny wykorzystać jako drabiny, więc nie schodzimy absolutnie po konstrukcji, tym bardziej nie zeskakujemy albo nie wchodzimy na jakieś konstrukcje, żeby z tej maszyny zejść, no więc pozostaje nam awaryjne opuszczanie. I teraz sytuacja wygląda tak, że przechodzi ktoś tutaj obok i mówicie do niego: ej, słuchaj, ja tam u góry jestem, nie mogę się opuścić na dół, weź opuść mnie awaryjnie w tej maszynie. A ten przechodzący mówi: a jak to zrobić? A ty mówisz do niego: w sumie to nie wiem, bo nawet się nie zapoznałem, jak to zrobić. Gdzie takie informacje znajdziecie? Przede wszystkim możecie szukać piktogramu na maszynie, ale takie informacje zawsze będą zapisane w instrukcji obsługi. No to spróbujmy ściągnąć tego naszego człowieka, który tam ugrzązł na górze. Znajdźmy pierwszy piktogram, który będzie mówił o tym, jak awaryjnie opuścić w maszynie nożycowej kogoś, kto u góry albo zemdlał, albo z przyczyn technicznych maszyny po prostu tam został. Zobaczcie, jest taki piktogram, który pokazuje nam tak zwaną linkę, to się nazywa cięgno nośne, która służy właśnie między innymi do tego awaryjnego opuszczania tego człowieka, który tam u góry został. Co robimy? Przede wszystkim musimy jakiś kontakt z tym człowiekiem złapać, czyli krzyczymy do niego: uwaga, tak żeby mógł tych barierek się trzymać. No i co robię? Ciągnę to cięgno do siebie na tyle mocno, żeby ta maszyna, zobaczcie teraz, opuszczała się grawitacyjnie na dół w sposób bezpieczny. Maszyna się opuści do samego dołu. No i w tym miejscu nasz operator, który przed chwilą był na górze, może spokojnie z tej maszyny zejść. Jak prawidłowo przeprowadzić awaryjne opuszczanie? Zapraszam Was do nas na nasze kursy, na zajęcia praktyczne. Ja jestem Sylwia Wróbel z firmy Specjalistki.